Dzień drugi Vlogmas. Ja już jestem u moich rodziców, właśnie piję gorącą herbatkę, a za chwilę będę piekła ciasteczka i sobie chwilę u nich posiedzę, później zjem obiad i przyjedzie po mnie chłopak. A tutaj mam herbatkę, jeszcze chwilę sobie posiedzę u siebie w pokoju i zmykam na dół robić te pierniczki. A jeszcze powiem Wam, że właśnie robię tak wcześnie specjalnie pierniczki, bo mam naprawdę świetny przepis, tylko że one dopiero po 3 tygodniach robią się mięciutkie. Także stwierdziłam, że w tym roku zrobię je wcześniej. Pierwszą turę już robiłam chyba 31, ile się nie mylę, a dzisiaj zrobię drugą turę. Już skończyłam robić pierniczki, za chwilę wstawię je do piekarnika, jak się tylko nagrzeje. I trochę może posłucham muzyki, albo pooglądam jakiś film i poczekam właśnie na Daniela i na mamę, bo niestety jestem jeszcze u lekarza. Także tak. Pierniczki już się pieką, szkoda tylko, że nie możecie poczuć, jak u mnie w domu teraz ładnie pachnie. Kochani, zaraz Wam pokażę, jaka ładna pogoda jest na dworze, ale niestety jest zimno. Świeci takie ładne słoneczko, ale jest duży mróz chyba, bo naprawdę zmarzłam, jak szłam do rodziców. Baksio! Baksio! Jak możecie zobaczyć, tam się pieszczy druga tura tych ciasteczek, co tutaj już się upiekły. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio w Biedronce kupiłam sobie za 10 zł taki szampon z Timotej i do tego była odżywka chyba za 10 zł, jakaś promocja. I powiem Wam, że naprawdę są świetne, tylko jedyna wada to ten zapach. Ta odżywka po prostu tak śmierdzi niemiłosiernie, że ja używając ją muszę naprawdę zatykać nos, bo jest nie do zniesienia. Kochani, ja już przyszłam właśnie od rodziców, mama mnie przywiozła, ale troszeczkę musiałam się jeszcze przejść tutaj do siebie, do klatki i po prostu znowu tak zmarzłam, że robi sobie ciepłą herbatkę i wskakuję pod kołderkę i pewnie będę oglądać jeszcze YouTube'a. Ja już sobie troszeczkę odpoczęłam, oglądam jeszcze właśnie filmiki świąteczne, co właśnie podadawały dziewczyny. Możecie zobaczyć. Ja właśnie zrobiłam tego vlogmasa z dzisiaj. Później tylko dodam to, co jeszcze nagram do końca dnia. Ale nie wiem, czy coś ciekawego będzie się działo. I tak, i teraz tak myślę, czy jakiegoś fajnego filmu sobie nie obejrzeć, ale nie mam pojęcia co.
Także zaraz czegoś poszukam i może coś obejrzę. Hej Wam, ja jestem na mieście, Daniel załatwia jeszcze kilka rzeczy. Ja zostałam w samochodzie, znowu jest mi tak zimno, po prostu moje stopy zamarzają. Ale nic, za chwilę właśnie jedziemy do szwagra Daniela i później będziemy pewnie jeszcze na jakichś zakupach i pojedziemy do domu. I nie wiem, czy te vlogi są w ogóle fajne, czy nie. No nic się takiego nie dzieje, no ale to są takie zwyczajne vlogi codzienne. Także no pokazuję Wam to, co robię akurat w danej chwili i też nie zawsze mam czas, żeby wyciągnąć ten aparat. Także nagrywam to, co uda mi się nagrać. Ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobają. I tak, i jutro widzimy się znowu. Także ja już dzisiaj raczej nie będę nic nagrywała. Tylko właśnie pójdziemy tam i jak wrócimy do domu, to położę się pewnie spać i troszeczkę zmontuję tego końcówkę tego vloga i rano go jakoś dodam. Także dobranoc!